Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w wyjątkowym dniu, jakim jest Dzień Kobiet. No i chciałabym dzisiaj skorzystać z okazji po to, żeby opowiedzieć Wam, skąd się to święto wzięło, dlaczego jest ważne oraz przedstawić Wam sylwetki trzech naprawdę wybitnych Polek, które udowadniają, że kobiety również tworzyły historię i należy o nich pamiętać. A na koniec będzie zadanko, ale takie, które mam nadzieję sprawi Wam przyjemność i nie będziecie musieli kojarzyć go z czymś takim jak zadanie domowe ze szkoły. Zacznijmy od tego, skąd się w ogóle wzięło święto Dnia Kobiet, ponieważ my aktualnie obchodzimy je 8 marca, to jest święto międzynarodowe, ale nie zawsze tak było, ponieważ pierwszy raz Dzień Kobiet był obchodzony 28 lutego. Na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych, a dokładnie w Nowym Jorku, doszło do ogromnego strajku kobiet, pracowniczek, które protestowały, strajkowały przeciwko fatalnym warunkom pracy. Ponieważ musicie wiedzieć, że kobiety nie zawsze miały równe prawa, tak jak teraz możemy zaobserwować w Polsce, choć nadal pewne nierówności są zauważalne, ale jednak no, wspólnie wszyscy możemy głosować, czy jest równy dostęp do edukacji, podobnie wyglądają prawa pracownicze. No a kiedyś tak właśnie nie było. I właśnie na cześć tego strajku, tego zrywu ustanowiono Święto Kobiet. Także myślę, że warto o tym pamiętać i chciałabym, żebyście też mieli świadomość, że niestety nie zawsze kobiety były traktowane na równi z mężczyznami w historii i dlatego powinniśmy to święto celebrować no i cieszyć się z tego, że kobiety coraz lepiej i skuteczniej o takie swoje prawa walczą. No i chciałabym Wam opowiedzieć o trzech wyjątkowych kobietach Polkach, które no ja osobiście uwielbiam ich historię i mam nadzieję, że Wam również się spodobają. To będzie Maria Skłodowska-Curie, oprócz tego będzie to Irena Sendlerowa i Krystyna Skarbek. Nie wiem, czy znacie te trzy panie. Jeśli nie, to słuchajcie dalej, a jeśli tak, to mam nadzieję, że tak czy siak Was czymś zaskoczę. Zaczynamy od naszego chyba największego skarbu narodowego, jakim jest Maria Skłodowska-Curie, która była naukowczynią i prawdopodobnie wiecie, że była noblistką. To jest wielkie osiągnięcie. Nagroda Nobla to jest naprawdę uhonorowanie absolutnie gigantycznego wysiłku, działań, pracowitości i szeregu badań. No i Maria Skłodowska-Curie takich nagród uzyskała aż dwie. Zajmowała się fizyką i chemią, badała pierwiastki i odkryła dwa nowe pierwiastki, czyli polon i rad. I za to właśnie została uhonorowana tą wspaniałą, wybitną nagrodą. Warto jednak, żebyście wiedzieli, że Maria Skłodowska-Curie musiała wyjechać do Paryża na studia, co było bardzo trudną sprawą, zwłaszcza ze względów finansowych, ponieważ na ziemiach polskich pod koniec XIX wieku dziewczyny nie mogły uczęszczać na studia. A Maria bardzo chciała się uczyć, bardzo chciała się rozwijać i korzystała z takiego substytutu uczelni wyższej, czyli takiego zamiennika, jakim był Uniwersytet Latający. Na Uniwersytecie Latającym właśnie potajemnie kształciły się kobiety, ale dla Marii to było za mało i dlatego wybrała sobie paryską Sorbonę, bardzo prestiżowy uniwersytet i tam postanowiła się rozwijać. Musiała bardzo ciężko pracować, żeby to marzenie się ziściło, ale udało się. Maria była bardzo pracowita, kochała naukę, no i całe życie tak naprawdę jej poświęciła. Jak widać, opłaciło się. Była pierwszą kobietą, która taką nagrodę uzyskała. Również została uhonorowana tytułem profesora na Sorbonie, też jako pierwsza kobieta. Także przełamała wiele schematów, przetarła ścieżki i swoją postawą dopuściła też kobiety do tego, że zaczęły odgrywać coraz większą rolę właśnie w nauce. Drugą bohaterką, którą dla Was wybrałam, jest Irena Sendlerowa. Kobieta zupełnie inna. To była działaczka społeczna, która miała ogromne serce i bardzo kochała dzieci. Irena Sendlerowa zaangażowała się szczególnie w czasie II wojny światowej, czyli jednego z takich naprawdę największych, najtragiczniejszych momentów w historii świata. I w czasie tej wojny postanowiła Irena po prostu robić to, do czego została stworzona, czyli pomagać. Ona mówiła o sobie, że nie jest żadną bohaterką, ponieważ z domu rodzinnego wyniosła to, że jak ktoś jest potrzebujący, to trzeba mu pomóc. To było dla niej bardzo naturalne. Ale w czasie II wojny światowej w bardzo trudnej sytuacji znalazło się również dzieci. I Irena Sendlerowa kierowała takim referatem, wydziałem dziecięcym przy tajnej organizacji, która się nazywała Żegota.
i w ramach tej swojej działalności miała możliwość wchodzenia do getta warszawskiego, a w getcie, czyli w takim wydzielonym, no, wydzielonej przestrzeni dla ludności żydowskiej, która była odcięta od reszty świata, Irena no, teoretycznie chodziła tam przeprowadzać takie dezynfekcje, czyli odkażać cały ten teren, ale potajemnie przynosiła lekarstwa, odzież, a później doszła do wniosku, że pomoc tego typu to jest jeszcze za mało i zaczęła z tego getta przemycać dzieci. I uratowała w ten sposób naprawdę bardzo wiele istnień. Oczywiście miała do pomocy wiele też koleżanek, również działaczek społecznych, ale gdyby nie jej zaangażowanie, ogromne serducho, to takiego sukcesu ta akcja by nie odniosła. Ona była bardzo odważna, no i kierowała się przede wszystkim dobrem tych dzieci. Dane tych dzieci zapisywała na karteczkach, skatalogowała je po to, żeby dzieci, które miały, no, były pochodzenia żydowskiego, mogły później odkryć, kim naprawdę są, ponieważ bała się, że one stracą swoją tożsamość. I dzięki temu zachowały również taką wiedzę o sobie w czasie, kiedy wojna się już skończyła. Także Irena Sandlerowa to jest wielka bohaterka. Została odznaczona takim tytułem Sprawiedliwa wśród narodów świata dla osób, które właśnie ratowały ludność żydowską w czasie II wojny światowej. To jest przepiękne odznaczenie i też warto wiedzieć, że najwięcej Polaków taki tytuł zaszczytny uzyskało. Także pamiętajmy o Irenie Sandlerowej i myślę, że warto jej postać wspominać. Odważna, wspaniała, z wielkim sercem kobieta, która swoje życie poświęciła dzieciom. I trzecia nasza bohaterka to Krystyna Skarbek. Kobieta zupełnie inna niż dwie poprzednie nasze bohaterki, ponieważ Krystyna Skarbek była agentką, tajną agentką, która w czasie II wojny światowej zaczęła pracować dla brytyjskiego wywiadu i była pierwszą kobietą szpiegiem właśnie w brytyjskim wywiadzie. Ona była świetnie wykształcona, znała kilka języków, była też przepiękna, wygrała kiedyś konkurs Miss Polonia. I te cechy sprawiały, że ona się idealnie nadawała do działalności szpiegowskiej. Była bardzo bystra, no, wygadana i to wszystko sprawiło, że świetnie się w tej roli sprawdziła i mówi się, że była ulubienicą brytyjskiego premiera, czyli Winstona Churchilla. On dzięki pracy właśnie Krystyny Skarbek, która zbierała tajne informacje, był w stanie na pewno ustalić, kiedy dokładnie będzie miało miejsce jedno z takich przełomowych momentów wydarzeń II wojny światowej, czyli atak III Rzeszy na Związek Radziecki. No i mówi się, że właśnie wpływ czy rola Krystyny Skarbek tutaj była znacząca. I Krystyna Skarbek stała się pierwowzorem dziewczyny Bonda. Jeśli oglądaliście albo kojarzycie filmy o Jamesie Bondzie, no to pewnie kojarzycie te jego wszystkie partnerki. Chodzi o to, że zawsze towarzyszy Jamesowi Bondowi jakaś kobieta, ale w filmach te kobiety nie odgrywają najczęściej takiej pierwszoplanowej roli, a Krystyna Skarbek grała pierwsze skrzypce, także moim zdaniem to ona była Jamesem Bondem i taką właśnie aktorką pierwszoplanową. Dokonywała naprawdę niesamowitych rzeczy, bardzo często brała udział w tajnych akcjach, była zrzucana na spadochronie, na jakieś tereny, w których miała działać, ratowała ludzi z więzień, no i wykorzystywała swoje ogromne zdolności do tego, żeby działać dla dobra ludzi i żeby II wojna światowa skończyła się szybciej. Jak widzicie, mamy trzy zupełnie różne kobiety, które zajmowały się różnymi rzeczami, ale wszystkie trzy były pasjonatkami, były silnymi osobowościami, były bardzo odważne i pracowite i myślę, że warto o nich pamiętać. I chciałabym, żebyście być może skorzystali z okazji i właśnie w Dzień Kobiet zastanowili się, czy znacie więcej kobiet w historii i jeśli nie, to pokażę Wam dzisiaj kilka książek, które pomogą Wam tą wiedzę poszerzyć. Na pierwszy ogień leci taka seria, która jest moją chyba ulubioną. To są książki dla młodzieży. Opowieści dla młodych buntowniczek na dobranoc. W tej chwili wyszły trzy takie książki. I tutaj macie mnóstwo postaci kobiecych, świetnie przedstawionych, które robiły bardzo różne rzeczy. Są to kobiety z całego świata. Możecie przeczytać sobie ich historię, poznać je bliżej i może się zainspirować. Drugą naprawdę świetną książką
są kobiety, badaczki, czempionki i awanturnice. I to też jest taki katalog właśnie wspaniałych kobiet. Też kolejne miejsce, z którego można czerpać inspiracje. Już mi się tutaj aż ciężko robi z tymi książkami. I trzecia, rewelacyjna również, to są kobiety, nadzwyczajne, wspaniałe kobiety, które tworzyły historię. I tutaj znajdziecie też niesamowite postaci. Ja myślę, że warto takie książki znać, czytać, mieć je w swojej biblioteczce po to, żebyście pamiętały, dziewczyny, że naprawdę jesteście w stanie absolutnie wszystko. Jeżeli macie do czegoś pasję, no to podążajcie za nią, ja w Was bardzo mocno wierzę. I historia już pokazuje, że kobiety osiągały rzeczy absolutnie niesamowite i wręcz niemożliwe. Także dlaczego miałoby być inaczej w Waszym przypadku? Jeśli chodzi o zadanie warsztatowe i zadanko domowe, to bardzo bym chciała, żebyście zrobiły dwie rzeczy. Po pierwsze, chciałabym, żebyście powiedziały jakiś komplement swojej koleżance, ponieważ my się dosyć rzadko doceniamy nawzajem i często to święto, jakim jest Dzień Kobiet, no, polega na tym, że raczej mężczyźni prezentują kobietom jakieś kwiaty czy słodycze, a właśnie mi się wydaje, że super by było na pamiątkę też historii tego święta po prostu być fajną koleżanką dla innych, czyli byłoby super, gdybyśmy tak się solidaryzowały ze sobą, wspierały nawzajem i wierzyły w siebie, przyjaźniły się, koleżankowały, a nie rywalizowały ze sobą. I myślę, że to jest fajne zadanie na Dzień Kobiet. A drugie zadanie, niezależnie już od tego, czy jesteście dziewczyną, czy chłopakiem, usiądźcie sobie wygodnie, weźcie kartkę papieru i wypiszcie swoje najmocniejsze i najfajniejsze cechy. Co w sobie lubicie, co Wam się podoba, w czym jesteście dobrzy, co lubicie robić. Wszystko to, co jest pozytywne na Wasz temat. Możecie ewentualnie poprosić o pomoc, na przykład rodziców albo kogoś bliskiego, ale zacznijcie wymyślać sami. Mam nadzieję, że to będzie długa lista, a jak będziecie chcieli się pochwalić tymi cechami i osiągnięciami, swoimi zaletami, to będzie mi bardzo, bardzo miło. Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Dziewczyny wspierają się, wierzą w siebie i osiągają fajne rzeczy, a my się widzimy już niebawem, mam nadzieję, że w równie ciekawym odcinku. I coś czuję, że też będzie o kobietach w historii. Do zobaczenia!